Ogromne gratulacje. O czym pan teraz myśli? Nie wiem. O czym pan myślał, grając koncert? Co pan sobie wyobrażał? Przeszła mi taka bardzo ciekawa myśl, jak zaraz za tym, jak zagrałem pierwszy temat z trzeciej części, że kurczę, stoję na tej scenie, może siedzę na tej scenie Filharmonii Narodowej, gram ze wspaniałym zespołem, że moje życie jest piękne. I tak naprawdę było cudownie. I też miałem taką myśl, że pewnie jak Fryderyk Chopin w Teatrze Narodowym występował po raz pierwszy z tym koncertem e-moll i słyszał swoje dzieło zinstrumentowane i mógł grać je, to pewnie też czuł taką radość przepełniającą całe ciało, całą duszę. I mam nadzieję, że chociaż trochę zbliżyłem się do tego stanu, który wtedy miał Chopin. A jak pan przeżywał tę muzykę z orkiestrą? Cudownie. Wydawało mi się, że tworzymy jeden organizm i wszystkie moje myśli, które proponuję, oni natychmiast podchwytują i je kontynuują, więc jestem zauroczony tym, jakimi oni są muzykami. I co to były za myśli? Słucham? Co to były za myśli, które pan poddawał orkiestrze? Myśli muzyczne, to nie jakieś myśli językowe, tylko takie, w jaki sposób chcę ukształtować daną frazę, jaką emocję chcę w tym momencie przekazać, może czasami trochę inną niż na próbie. I oni to wszystko od razu tak podchwytywali, więc... I z jaką emocją pan skończył? To znaczy, kiedy już pan zagrał ostatni dźwięk, no to z czym pan zostawił widownię? Myślę, że z jakąś taką radością. Ten Krakowiak w ostatniej części jest przepełniony młodzieńczą radością i też swego rodzaju popisem. No, Chopin nie napisał tych wszystkich przebiegów tylko po to, żeby je napisać, tylko też, żeby w jakiś sposób pokazać swoją wirtuozerię. I z taką radością po prostu z tego, że mamy ten świat, mamy tę muzykę, chciałem zostawić tę publiczność. Było to zdecydowanie słyszalne, aplauz mówił sam za siebie. Chciałam zapytać o trochę co innego. Skąd wybór fortepianu? Dlaczego dzisiaj Erard? Wybór Erarda był dosyć pragmatyczny. Erard produkuje pełniejsze i w sumie głośniejsze brzmienie. Łatwiej mi się też trochę na nim grało. Miał dla mnie, pozwalał mi na większą paletę różnych odcieni i barw. Pleyel miał absolutnie przepiękne piano, które wykorzystywałem w pierwszym i drugim etapie, ale tutaj na sali koncertowej po pierwsze miałem trochę problemu z ich wydobyciem, a po drugie z kolei brakowało mi takiej pełni brzmienia w tym forte. Prawdopodobnie ja jej nie potrafiłem z tego Pleyel wydobyć, ale posłuchałem sobie swojej próby, poradziłem się osób i wybrałem Erarda i chyba się cieszę, bo wydawało mi się, że mi się jakoś odwdzięczył pięknym dźwiękiem. No to jest też czas podsumowań. Chciałam zapytać, co udział w tym konkursie wniósł do pana rozumienia muzyki Chopina? Czy coś się zmieniło po tylu różnych możliwościach próby gry na instrumentach historycznych? Absolutnie. Ja w tej chwili po tym konkursie zupełnie inaczej patrzę na wiele aspektów, bo przygotowanie do udziału w tym konkursie, które wiązało się z pierwszym w moim życiu tak intensywnym korzystaniem i ćwiczeniem na instrumentach historycznych, pozwolił mi odkryć takie niuanse, które wcześniej pozostawały dla mnie zakryte. I widzę, że dużo tych rzeczy ma naprawdę jeszcze głębszy sens, które się ujawnia na tych fortepianach. I te fortepiany mają tyle pięknych, różnych barw, które można dopiero usłyszeć, jak się długo w nie wsłucha i długo się z nimi pobędzie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Gratulacje.